strasznie gorąco jest dzisiaj, po prostu rozpływam się tutaj. I mam dzisiaj urządzenie, które moim zdaniem Fujifilm zrobiło wyłącznie dla fanów, dla zabawy fotografią. Z tej strony Instaksiara, fotografka, miłośniczka, pasjonatka fotografii natychmiastowej i ambasador marki Instax Polska. Chciałam dzisiaj powiedzieć o nowej drukarce Instax Mini Link 2. Jest to bardzo zgrabne urządzenie, bardzo ładnie wykonane. Wielkości smartfona, choć wiadomo, nieco grubsze, ponieważ musi się w środku pomieścić film Instaxowy Mini. Do drukarki smartfonowej potrzebny jest oczywiście smartfon z aplikacją. Aplikację Mini Link pobierzecie za darmo. Ja nie będę o niej mówić, ponieważ jest ona bardzo intuicyjna, mega prosta w obsłudze i myślę, że nie ma co tracić na nią czasu. Chciałam powiedzieć o funkcjach tej małej, poręcznej drukareczki. Przede wszystkim możemy wydrukować zdjęcie ze swojej rolki, ze smartfona, albo możemy zdjęcie zrobić samą aplikacją. Tu są zdjęcia pojedyncze, ale aplikacja pozwala nam też na wydrukowanie jednego zdjęcia na dwóch. Dalej możemy drukować kolaże. Tutaj akurat wybrałam dwa zdjęcia. Możemy dołączyć kilka zdjęć na jednej takiej fotografii i potem ją wydrukować. Tylko od nas zależy, co z tym zrobimy. Poza tym, że możemy drukować zdjęcia, możemy każde ze zdjęć skadrować, obrócić, możemy zmienić kolor na czarno-biały, na sepię, możemy wzbogacić kolory, możemy ustawić jasność, kontrast, także bardzo dużo możliwości ma aplikacja. Obawiam się, że nie zdążę Wam o wszystkim dzisiaj powiedzieć. Ale przejdźmy do kolejnych. Możemy dodać ramki. Tutaj akurat, no oczywiście, wybrałam ramkę stylizowaną na Instaxa. Jednak tych ramek jest bardzo dużo. Są ramki związane ze świętami, są ramki z serduszkami, gwiazdkami i tak dalej. A gdyby było nam tego wszystkiego mało, jest jedna super funkcja, która polega na tym, że sami możemy robić ramki bądź sami dokładać grafiki. Takie nasze grafiki bądź teksty możemy sobie też zapisać w pamięci aplikacji i dodawać je do zdjęć, których sobie życzymy. Jeśli nie będziemy sami pisać, możemy dodać sobie czcionkę, możemy dać tekst do każdego zdjęcia. Są różne rodzaje, różne kroje czcionek do wyboru, różne kolory. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Co jeszcze? Super funkcją moim zdaniem jest możliwość drukowania kadru z filmu. Przykładowo mamy jakieś wydarzenie, gdzie filmujemy, bo ono jest dla nas na tyle istotne, a potem okazuje się, że nie mamy żadnego zdjęcia, więc aplikacja Mini Link pozwala nam właśnie na wybranie kadru z filmu i wydrukowanie tego kadru jako zdjęcie. Tutaj mam akurat kadr z podróży, jest przerobiony na sepię i taki detal zostaje tutaj w moim albumie. No a teraz przejdę do funkcji, która jest mega ciekawa, jest nowością, której nie miała poprzednia drukarka. Jest to funkcja Instax Air. Każdy, kto kiedykolwiek malował światłem, będzie wiedział, o co chodzi. Będzie mógł się nią bawić, ale też każdy, kto nigdy tego nie robił, będzie mógł spróbować, jak to jest. Ponieważ ta drukarka pozwala na malowanie światłem, żeby było jeszcze lepiej, bo ona ma bardzo dużo funkcji. Możemy malować światłem, czyli mieczem świetlnym albo neonem, ale także możemy do malowania wybrać bąbelki albo płatki kwiatów albo gwiazdki. Przy wybraniu odpowiedniej funkcji tutaj zapala się światło. I teraz jeżeli skieruję drukarkę w stronę smartfona, który ma aplikację Mini Link, nacisnę ten guzik, to ja będę mogła właśnie malować, zostawiać efekty na moim zdjęciu, zostawiać efekty w postaci właśnie rysunku, czy jakichś płatków, kwiatów, bąbelków. Dodatkowo do tego jeszcze dochodzi fajny dźwięk, więc naprawdę mega. A jeżeli nie mamy zdolności, żeby rysować drukarką, aplikacja pozwala nam także na rysowanie po samym zdjęciu. Mam taki przykład tutaj, gdzie właśnie do zdjęcia dorysowałam pewne szczegóły. Opowiem Wam jeszcze o jednej fajnej funkcji, którą uwielbiam, uważam za najlepszą rzecz w tej drukarce. Jest to funkcja testu dopasowania. I ten test możemy też zrobić w wielu odmianach, ponieważ aplikacja Mini Link 2 ma strasznie mocno rozbudowane wszystkie funkcje. Również ten test dopasowania, który jest niby jeden, ma bodajże chyba trzy wersje do wyboru. Czyli możemy wrzucić zdjęcie z rolki aparatu, bądź zrobić to zdjęcie aplikacją, można nawet zrobić dwa zdjęcia aplikacją i każda osoba wtedy dostanie jakby swoją kopię. I teraz tak, możemy na przykład odpowiedzieć na kilka pytań
I na tej podstawie tutaj nam algorytm MiniLink 2 wylicza dopasowanie dwóch osób. Tutaj ja z mężem 72% po 15 lat po ślubie. Myślę, że jest super. I jeszcze fajniejsza funkcja jest taka, gdzie aplikacja pyta nas o dzisiejszy nastrój i na podstawie tego nastroju, który dwie osoby muszą oczywiście określić, pokazuje, jakie mamy dopasowanie. Tu właśnie też ten nastrój jest w postaci kolorów, u góry jest, jakie jest dopasowanie oraz data i godzina. No i także zdjęcie pod spodem, które wrzuciłam akurat z rolki aparatu. Podsumowując, MiniLink 2 ma tyle funkcji, że chyba nie będę w stanie Wam o nich wszystkich opowiedzieć. Jak będziecie mieli tylko okazję wypróbować, serdecznie polecam. Jak macie jakieś pytania, zapraszam na przykład na Facebooka, gdzie jest grupa Instax Team, gdzie łączą się fani Instaxa i wymieniamy się doświadczeniami. I tam możecie zadać pytania nie tylko o MiniLink 2. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się. Cześć.